Znajdujemy się na jednej z dwóch obecnie remontowanych dróg miejskich w mieście Grybowie. Pragnę tutaj podkreślić i przypomnieć, że do tej pory w roku bieżącym zostało wyremontowane kilka dróg, gdzie położono nawierzchnie betonowe. W tej chwili, tak jak powiedziałem, zostały wykonane dwa odcinki remontu dróg miejskich na osiedlu Sośnie oraz odcinek ulicy Kolejowej. W planie, można powiedzieć w kolejce, mamy jeszcze kolejne dwa odcinki dróg miejskich, remont ulicy Zdrojowej i remont również drogi na osiedlu Sośnie. Zadania, które do tej pory zostały wykonane, opiewają na kwotę około 400 tysięcy złotych. Przed nami, tak jak wspomniałem, kolejne jeszcze dwa remonty naszych dróg, które też opiewają na kwotę niecałe 400 tysięcy złotych, także wartość zadań, które w roku bieżącym zostały wykonane, opiewa na łączną kwotę około 800 tysięcy złotych. No, jak sami Państwo widzicie i wszyscy możemy o tym równie dobrze wiedzieć, budowa dróg jest priorytetem, chyba w każdej gminie uważam. Tak jest również i u nas. Drogi są budowane na potrzeby tutaj lokalnych mieszkańców w tym przypadku, którzy mieszkają w pobliżu tej drogi. Jak widzimy, nawierzchnia wykonana nowa, nawierzchnia asfaltowa, jak również na ulicy Kolejowej została wykonana na obecną chwilę nowa nawierzchnia. Tak jak powiedziałem, czekamy jeszcze na kolejne dwa remonty dróg naszych miejskich. Oprócz asfaltu robione są również pobocze. Tak, jest to jak gdyby podstawowe zadanie przy remoncie, przy budowie tych dróg. Tak jak w tym przypadku na drodze, na której się znajdujemy, zostały wykonane dodatkowo pobocza, zostało wykonane dodatkowe odwodnienie wód, tutaj można powiedzieć opadowych, jak również na ulicy Kolejowej też zostało zamontowane dodatkowe odwodnienie, które mam nadzieję rozwiąże dotychczasowe problemy, które na tej ulicy miały miejsce.